z zaburzeniem hormonalnym, u podstaw którego leży nadmiar hormonów męskich w organizmie kobiety. Najczęściej są to zaburzenia cyklu owulacyjnego w postaci przewlekłego braku miesiączek lub rzadkiego miesiączkowania. Ale również są to objawy nadmiaru androgenów, czyli męskich hormonów, często objawy skórne, przetłuszczanie się skóry, trądzik, owłosienie typu męskiego. Utrudnia zajście w ciążę, jeśli łączy się, a często tak jest, z przewlekłym brakiem owulacji. Wtedy takie pacjentki wymagają stymulacji owulacji. Tak jak wspomniałem, leczeniem z wyboru jest stymulacja owulacji u takich pacjentek, która polega na włączeniu leków stymulujących na początku cyklu miesiączkowego i w celu doprowadzenia do samej owulacji. Jeśli to się nie udaje się doprowadzić takim leczeniem do ciąży, kwalifikujemy takie pacjentki do procedury in vitro.